To już było. Kiedyś było mniej więcej w XVIII wieku, kiedy to moda na to, aby być trendy, przebijała wszystko. Ta rzeczywistość zmieniła się okropnie. Nawet dzisiaj widać fałsz w tym, co jest fałszywe. Staramy się oczywiście być postępowi, młodzi, chodzimy do fitness, mężczyźni zasuwają na gimnastykę wszelakiego, to się kiedyś nazywała gimnastyka, teraz oczywiście, że to jest siłownia, tak. Przeciętny człowiek do 100 jest w stanie ludzi wykonać ukłony, a i to czasami się zastanawia, komu się kłania. Jesteśmy społeczeństwem głęboko niedojrzałym, żyjącym ciągle w świecie dziecięcym, bardzo często wychowanym przez samotne matki. To przerażające czasami, jak ludzie potrzebują identyfikacji. We wszystkich poradniach dzisiaj ludzie pytają mnie, jak żyć. Współczesna kobieta to facet. Taki facet w spódnicy, który po pierwsze jest inteligentniejszy, lepiej wykształcony od faceta, co ich przeraża, zadbana bardziej o siebie, nie ma wągrów, pryszczy i jest w ogóle taka, że jest okej. No. I chętnie by człowiek na niej nie tylko oko zawiesił, mówią faceci. Nic się nie dzieje takiego, jak pokażą swoje rozstępy. Nic się nie dzieje, jak pokażą swój zoperowany biust. Bo robią ten biust sobie nawet dla przyjemności, dla siebie samej, nie dla faceta. Wydaje mi się, że współczesny świat zmierza do przyjaźni. Tylko żeby dojść do przyjaźni, trzeba z wrogiem się zaprzyjaźnić. Jest to taka moda. Zaczęli ją artyści, którzy zaczęli malować i fotografować modelki, które mają wady. Miało to być takim elementem współczesności podejścia do ciała. Szanujmy i kochajmy siebie. Nienawiść do siebie samego jest najgorszym wrogiem każdego człowieka. A szacunek? Stary, jeżeli powiedziałeś dzisiaj sąsiadowi dzień dobry, to już masz za co mieć do siebie szacunek. A jeżeli on zapomniał się to powiedzieć, to nie miej mu tego za złe, nic więcej.